Na program zaprasza burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala. Niesamowite. Z jakim rozgłosem i potrzebą organizowania spotkało się wydarzenie Lazuryty Przedsiębiorczości. 4 lata temu Nidzica jako pierwsza gościła wyróżnionych przedsiębiorców. Gala Lazuryty Przedsiębiorczości rozpoczęła się właśnie tu w Nidzicy. Czym sobie to miasto zasłużyło? Miasto jest w tej chwili w transformacji. Budują się nowe zakłady, rozbudowują się istniejące zakłady. Przyrasta ilość miejsc dla pracowników, wchodzą w nowe inwestycje, bardziej innowacyjne, nowoczesne, korzystają ze środków Unii Europejskiej, korzystają ze środków rządowych. Wobec tego nasi przedsiębiorcy jak nikt inny zasługują na to, żeby ich wyróżnić i nagrodzić. Ale i fakt tego, że Lazuryty wracają do miejsc, w których zostały gorąco przyjęte, też należy podkreślić, no bo jednak po raz kolejny w Nidzicy. Tak, wróciliśmy do tej tradycji. Myślę, że fajnie się stało, że prezes Telewizji Mazury wspólnie z nami przeprowadził właśnie kolejną galę na Nidzickim Zamku. Zapyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Pomysłodawca i producent gali Piotr Wasześcik, właściciel Telewizji Mazury, w każdym z miast, w których najlepsi z najlepszych odbierają statuetki, podkreśla wartość kamienia, który trafia do ich rąk. Lazuryt to kamień mądrości i symbol przyjaźni. Lazuryt zdobywa nowe terytoria, ale i wraca tam, gdzie już był. Nidzica tego dowodzi, ale właśnie to tylko Nidzica, tylko tutaj lazuryty są rozdawane. Jak to jest z tym lazurytem? Zrobiliśmy lazuryt w Działdowie z powiatem działdowskim, zrobiliśmy z powiatem ostródzkim. Teraz przyszedł czas na Nidzicę, ale tutaj inaczej trochę, bo akurat gmina miejska, gmina miasta i gminy Nidzica chciała, żeby zrobić to tylko w obszarze gminy. No jest trochę mniej oczywiście przedsiębiorców, ale ku mojemu zaskoczeniu z ogromnym potencjałem. Ja gram, śpiewam, tworzę, a ty chorze, me nieboże, przyniesiąć natchnieniem mym, bo... Jest to spotkanie organizowane przez Telewizję Mazury z gminą Nidzica pod honorowym patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Na organizację gali Lazuryty Przedsiębiorczości wybrano miejsce niestandardowe, można powiedzieć, w końcu zamek. To obiekt wyjątkowy. Co pani uważa o tego typu lokalizacji? Czy tutaj czuć ten klimat? Czy to jest odpowiednie miejsce do tego typu wydarzenia? Muszę państwu powiedzieć, że miejsce wyjątkowe dla wyjątkowych ludzi. To tu robiliśmy projekt z przestrzeni sztuk i tu wystawiał się teatr na zamkach w naszym regionie. I tak jak jest to doskonałe miejsce dla ludzi kultury, tak jest wyjątkowym miejscem dla ludzi biznesu. Lista nominowanych firm i osób była dość bogata. 7 kategorii, w tym 3 indywidualne, skutecznie budziły ciekawość i zainteresowanie gości. Kategoria pierwsza – najlepsza firma odpowiedzialnego biznesu. Statuetkę Nidzicki Lazuryt Przedsiębiorczości 2023 otrzymuje MK Inwestycje. Wielkie brawa! Mazuria Ekopark to inwestycja, która znajduje się w nowo tworzonej części miasta przy ulicy Sportowej w Nidzicy. Kompleks charakteryzuje się kameralnością, a także niebanalną architekturą połączoną ze świetną organizacją części wspólnych i wspaniałym kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Panowie, to lubicie wielkie rzeczy, no dzisiejsze wydarzenie też jest wielkie. No i to, że się zostało wyróżnionym, a wręcz laureatem, to jest jeszcze większe wrażenie. No właśnie, a jakie? Bardzo, bardzo jesteśmy zdziwieni i nawet jesteśmy zaskoczeni, że ta statuetka trafiła w nasze ręce.
wydaje mi się, że... Konkurencja była silna, a wielką rzeczą to jest współpraca, myślimy, samorządu z prywatną inicjatywą, bo to samorząd otworzył, tak jak już wcześniej mówiłem, tę część Nidzicy. To on zainwestował tutaj, przekształcając ten teren, to on zainwestował, budując infrastrukturę, czy drogową, którą widzimy, czy całą infrastrukturę pod ziemią, sieci. Należy podkreślić to, co i panowie zresztą podczas gali podkreślili, że współpraca z włodarzem układa się tutaj wyjątkowo dobrze. Tak naprawdę jest. Tak, żeby wyróżnić pana burmistrza, możemy powiedzieć jedną rzecz. Z każdą sprawą, do której do niego się zwróciliśmy, to tak naprawdę te sprawy były załatwiane od razu. Sobie pozwolę wejść trochę tak w prywatę, a panowie osobiście, to gdzie mieszkają? Też to Nidzica? Nie, to Działdowo. To jednak Działdowo, jesteśmy z Działdowa, w Działdowie prowadzimy firmę, ale nie tylko prowadzimy inwestycje w Nidzice. Prowadzimy też i w Rypinie, i w Żurominie, planujemy teraz w tym momencie Ostrołękę. To jest nasza nowa inwestycja. Przyjaciel środowiska naturalnego to kolejna z kategorii. Tu najbardziej dała się zauważyć działalność Grzegorza Tarkowskiego z Nadleśnictwa Nidzica. PSS-y i Bank Spółdzielczy nigdy nie odmówiły nam pomocy. Tak też Nadleśnictwo Nidzica nigdy nie odmówiło nam pomocy, wspiera najważniejsze inicjatywy, najważniejsze imprezy. A poza tym, drodzy Państwo, naukowcy potwierdzą, bo zwiedzają źródła rzeki Łyny, są nad jeziorami. Tak zadbanych lasów jak my nie ma nigdzie. Najlepszy produkt lub usługa. Tu statuetka trafiła w ręce. Meblo Faktory Spółka z o.o. Gratuluję. Prosimy o materiał wideo. Firma Moblo z Nidzicy zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych. Gwarantuje ceny prosto od producenta. Bez marży, pośredników. Wysoką jakość materiałów, polskie wzornictwo, błyskawiczną realizację, wymarzony mebel stworzony w miesiąc, transport na terenie całej Polski. Serdecznie dziękuję. Przechodzimy do kategorii najlepsza inwestycja, innowacja lub inicjatywa, gdzie prym wiedzie zakład usługowo-handlowy, instalatorstwo i artykuły elektryczne Wiśniewski Nidzica. W imieniu naszego taty, bo dzisiaj nie mógł niestety tutaj być z nami, i w imieniu całego zarządu oraz wszystkich pracowników naszej firmy, bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Naprawdę jest nam niezmiernie miło, że w taki sposób zostaliśmy docenieni. Dziękuję. Teraz poznajmy najlepszego przedsiębiorcę z samorządowego. Jest to Artur Wojdowski, prezes miejskich wodociągów i kanalizacji w Nidzicy. Zespół pracujący w tym zakładzie potwierdza, to zasłużona nominacja. Niech dobre nowiny szybko się niosą. Lazuryt przedsiębiorczości, to w powiecie nidzickim już rozpoznawalna marka? Myślę, że tak, chociaż ja jestem w sumie pierwszy na tej gali raz, ale widzę, że to raz, że po zaproszonych gościach widzę, że to jest wysoki poziom i czy firmy, czy przedsiębiorstwa. Myślę, że no, jest rozpoznawane coraz bardziej. Najlepsza firma, organizacja lub produkt lokalny otrzymuje tartak na Piwoda Spółka z o.o. I w tym przypadku wybór laureata był wymagający, ale powiodło się. Wskazanie najlepszego wymaga wielu długich rozmów i dysput. Wszyscy wyróżniają się. W każdej z kategorii było kilku nominowanych i były dyplomy, które zajmą zaszczytne miejsca. My już wiemy, co zrobi ze swoim Santagro. Taki dyplom otrzymać, to można poczuć się naprawdę wyróżnionym, no i w tym wyróżnionym faktycznie się jest. No i gdzie taki dyplom trafi? Na pewno trafi do nowo budowanego biura, także zawsze, jeżeli będą odwiedziny jakichś firm, klientów, no to na pewno ten dyplom również zobaczą. Powiem szczerze, było to dużym zaskoczeniem, ta nominacja, nie do końca się jej spodziewałem. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia. Na terenie gminy Nidzica dobrych firm przybywa i niemały w tym swój współudział mają osoby z zewnątrz. Są to ludzie z ogromnym doświadczeniem i chęcią dzielenia się wiedzą. Przyjaciel przedsiębiorczości i samorządu to ostatnia z kategorii. Tu statuetkę odebrał profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany, inżynier Piotr Kwiatkiewicz.
Dla Nidzicy jest to szczególny okres. Nie tylko przedsiębiorcy zostają wyróżnieni, otrzymają piękne statuetki, ale także jest to moment, w którym odbywa się wyjątkowa konferencja naukowa. To nie pierwszy raz, kiedy takowa ma miejsce właśnie tutaj w Nidzicy. Staramy się zgromadzić przedstawicieli środowiska naukowego, którzy w jakiś sposób przybliżą mieszkańcom to, co się dzieje w nauce, podstęp, ale dzięki temu Nidzica wybudowała bez żadnych oporów społecznych farmę fotowoltaiczną. Gdzieś tam rościmy sobie nadzieję, że i w przyszłości powstanie bez jakichkolwiek protestów społecznych, dzięki temu biogazownia. Miasto się rozwija, powiat się rozwija, cała okolica tutaj, przedsiębiorcy zakładają nowe firmy. To wszystko jest na plus i może właśnie dlatego statuetka jedna trafiła właśnie w Pana ręce. Uważam to jako ogromną nobilitację i pewnego rodzaju kredyt, który otrzymałem od władz miasta i od jury konkursu. Bijąc brawo w dłonie, czujnie się przyjrzyjmy. Ten szlachetny kamień symbolizujący idealizm i ofiarność także trzyma dłoń. Co nie bez znaczenia, lazuryt w średniowieczu był drogi niczym złoto. Zatem dziś niech także przynosi szczęście, ale i pieniądze.